Hip-hopowcy, rozkwit tej subkultury w Polsce. Siema! Rozpoczął się w
Zadecydowano,
10 lat cała ówczesna Rada Pedagogiczna rozpoczęła pracę w nowo wybudowanej szkole. Byliśmy młodzi, cieszyliśmy się wszyscy, a nawet tym, że wiele godzin przeznaczaliśmy na pracę fizyczną, jaki wymagał wtedy budynek szkolny po zakończeniu budowy. To już historia. Dziś widzimy naszą szkołę piękną, wspaniałą, dostosowaną do oświatowej działalności XXI wieku. Owe osiągnięcia należy zawdzięczać zaangażowaniu kolejnych dyrekcji nauczycieli z podkreśleniem i wyróżnieniem obecnej, która wraz ze swą radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły, wspierana przez władze miasta, doprowadziła szkołę do tak wspaniałego stanu. Za tę działalność i serdeczność okazywaną nam, emerytom, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Niech głęboka myśl zawarta w słowach naszego poety Adama Masnika przyświeca nadal waszej przyszłej pracy. Szukajcie prawdy jasnego promienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział nieście wieku w dziele, przyszłości płodności gmach. Z wyrazami szacunku nauczyciele emeryci ze Szkoły Podstawowej nr 2.